mam takiej łatwości do mówienia jak moja małżonka. Nazywam się Grzegorz Nowicki. Chciałbym dzisiaj złożyć przed wami świadectwo Bożego działania w moim życiu. Na początku pragnę podziękować Bogu, że postawił na mojej drodze przyjaciela. Bóg przez niego od dawna chciał przyciągnąć mnie do siebie, ale jako katolik uważałem, że wierzymy w to samo. Moje życie, zanim poznałem i przyjąłem Jezusa, było życiem kogoś, komu się powodzi. Ale tak naprawdę było czymś, co można porównać do biblijnego Egiptu. Zachowałem się jak wiele postaci opisanych w Piśmie Świętym. Jak upadałem i szukałem pomocy, to chodziłem do kościoła, modliłem się, pokutowałem i przepraszałem Boga za moje grzechy. Prosiłem o pomoc i ratunek. Ale gdy tylko mi się poprawiało, zapominałem, komu tak naprawdę to wszystko od kogo to wszystko mam. Szybko odwracam się od Boga i zwracam ku moim bożkom. Pochłaniała mnie praca, podniecały pieniądze, a karmiłem się wdzięcznością klientów. Większość osób z mojego otoczenia tak żyło. I to mnie usprawiedliwiało w moich oczach. Można powiedzieć, że nie miałem Boga w sercu, tylko w portfelu. Na szczęście znałem kogoś, kto był na szczycie i się nawrócił, poszedł za Jezusem. Długo rozmawialiśmy. Zacząłem czytać Biblię i uświadamiać sobie moje położenie. W pewnym momencie modlitwa stała się rozmową, wylewaniem serca przed Bogiem, Bogiem Biblii. Po jakimś czasie coś poczułem, coś drgnęło w moim sercu. Pewnego dnia przyjaciel zaprosił mnie na modlitwę mężczyzn do Ustronia. Przed modlitwą odbyła się kolacja szabatowa, której uczestnikami byli członkowie zboru. Zdziwiłem się, gdy zostałem poproszony o modlitwę. Po kolacji poszliśmy do sali na modlitwę. Tuż przed wejściem znajomy powiedział: wejdź do środka, ja przyjdę za chwilę. Zostawił mnie samego, myślę, że nieprzypadkowo. Gdy wszedłem, to mnie zamurowało. 15 dorosłych mężczyzn. Jedni coś wołają, inni śpiewają, coś mówili w niezrozumiałych dla mnie językach. Każdy modlił się inaczej. Co to jest? To była moja pierwsza myśl. Przełamałem się i dołączyłem do nich. W pewnym momencie podeszli do mnie bracia i zaczęli się modlić. Nagle poczułem coś wspaniałego. Jakby uniesienie. Coś we mnie pękło i zacząłem wielbić Boga. Napełniać się niesamowitą miłością i radością. Chciałem więcej i więcej. Po tych wydarzeniach przez wiele dni nie mogłem dojść do siebie. Wierzyłem, że podczas tej pierwszej modlitwy zostałem dotknięty Duchem Świętym. Wcześniej Bóg dotykał mnie przez swoje słowo, ale teraz poczułem Jego obecność. Zdałem sobie sprawę, że to, co nazywam moim życiem, tak naprawdę było trumną ze mną w środku.
potrzebowałem zbawienia i ratunku. Czułem to wcześniej, ale teraz nie bałem się tego nazwać i wyznać. Przez wiele lat żyłem w depresji, ale wyznawałem pozytywne myślenie. Teraz szczerze pokutowałem przed Bogiem. Na kolejną modlitwę nie trzeba było mnie zapraszać. W kolejny piątek na modlitwie ponownie słyszałem muzykę, głośne śpiewy, modlitwę językami, ale to wszystko było jak w tle, bo wewnątrz mnie toczył się bój. Na przemian zimno, potem gorąco. W pewnym momencie wstałem i powiedziałem: chcę przyjąć Jezusa. Usiadłem. Serce chciało mi wyskoczyć. Prowadzący jakby nie usłyszał, co chciałem wyznać. Minęło kilkadziesiąt sekund, a tu nic. Nagle Janusz, prowadzący spotkanie, przerwał modlitwę. Zaraz, czy ty powiedziałeś, że chcesz przyjąć Jezusa? Bracia podeszli i otoczyli mnie modlitwą. Nogi pode mną się ugięły. Przyjąłem Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Odszedł lęk i strach. Powierzyłem Jezusowi siebie i moją rodzinę. Pragnąłem, aby się nawróciła. Wielkim cudem i świadectwem Bożego działania jest nawrócenie mojej żony. Myślałem, że to będzie bardzo trudne, ale wystarczyło zawierzyć i oddać sprawę w Boże ręce. Dzisiaj stoi tu przy mnie w oczekiwaniu na chrzest wodny. Chcemy być przykładem dla naszej dzieci. Wierzymy, że kiedyś i one pójdą za Jezusem. Mój przyjaciel Jezus, poznałem Go, On żyje. Teraz ja w Nim, a On we mnie. Na świadectwo mojej wiary oraz aby być posłuszny Jego woli i Słowu, pragnę przyjąć chrzest wodny.